21:35. Proszę Państwa, dzisiaj jest ostatni dzień lutego, jutro już pierwszy jest marca 2019 roku. Troszeczkę mały, no nie mały, mały, krótki poślizg czasowy, ale tak nieraz jest, że nie wszystko od razu da się na czas ustalić, ale to nadrobimy, bo będziemy tutaj z Państwem dalej kontynuować temat bardzo ważny dla Polski, dla polskiego rolnictwa, dla polskich obywateli, no i dla samych rolników, którzy przecież służą. To nie jest tylko jedna wielka kariera, tylko po prostu posługa, praca dla ziemi, na ziemi. Mówimy o trudnym temacie, szansa na porozumienie rolnicze w aktualnej sytuacji polskiej wsi. Mówimy o dobrej zmianie, ale pytamy się właśnie, jak może być jeszcze lepiej, żeby ta dobra zmiana wyglądała dla mieszkańców polskiej wsi, którzy pracują na rolnictwie. Powodują, że mamy prawda, takie, a nie inne, bardzo tego nie, ale to jest konkretnie, mamy takie, a nie inne poprawy na stole, też ekspertnie na zdobywanie też są środki, no to wszystko razem są polską gospodarkę. W naszym studiu witamy pana senatora Jerzego Kościkowskiego, przewodniczący CPSN Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Rynku Indywidualnych Solidarność. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest z nami też pan senator Wisław Kuba, przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska i członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest także pan Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy, ale także rolnik. Witamy serdecznie panie wójcie. Szczęść Boże. Cieszymy się. Także jest z nami pan Aleksander Tadyk, zastępca przewodniczącego PWZZ Rolników Indywidualnych Solidarność i także producent mleka jest z nami tutaj. Wszystkich szczęść Boże. Którzy mają swoje tutaj funkcje, że tak powiem, związkowe i też narodowe, że tak można powiedzieć, spełniające właśnie funkcje też tutaj lokalnych władz, ale też są rolnikami, mają na co dzień do czynienia z produkcją żywności z klasy narodowej. To może tyle tytułem wstępu. Teraz każdy z panów może też podnieść się oczywiście indywidualnie, powiedzieć o tym, co robi, na czym pracuje, co jest jego tutaj domeną, ale też wprowadzić nas w to zagadnienie problemu pewnego, bo mówimy o tym, że rolnicy, związki rolnicze nie chcą się jakoś połączyć, nie chcą się porozumieć, żeby ten problem podziału występuje. No ale też możemy w tych skrótowych wstępach powiedzieć, dlaczego to było takie pytanie, dlaczego rolnicy są zaproszeni do służby, mają powiedzmy, raz, że niemożliwie technicznie, bo tym jest tej organizacji, ale po drugie, no mówimy o pewnym rysie, prawda, ideowo-kulturowym, bym powiedział, żywią i bronią. Nasze radio koncita na klimaty, jak Państwo widzą, to jest radio, prawda, że ktoś zakłóca, testy. Tylko sama praca, to może bym chciał to powiedzieć, że to wystarczy, prawda, i jeszcze, żeby było, jak tak powiem, bez żadnego odniesienia, jeszcze za darmo. To może zacznijmy, nie wiem, od tej strony, czy od pan senator, czy są chyba, bardzo proszę. Tak się składa, że jestem członkiem Komisji Rolnictwa, jak ojciec zauważył, również przewodniczącym Senackiej Komisji Środowiska, mieszkaniec wsi, też rolnik, związany z wsią od dzieciństwa. I trzeba powiedzieć wprost, że rolnictwo jest osadzone w środowisku, w ekosystemie i rolnictwo jest ważnym działem gospodarki narodowej każdego narodu, gdyż bez rolnictwa jest zawsze zagrożona stabilizacja państwa, byt narodu, ale również zdrowie każdego obywatela, każdego człowieka. Dlatego państwo przykładają niezmiernie ważną uwagę do wsi, do rozwoju rolnictwa, od tego zależy jakość naszego życia, jakość naszego bytowania, jak również kondycja zdrowotna obywateli. To widać często na przykładzie Podkarpacia, bo lubię ten przykład podawać, że na Podkarpaciu jest mała zahordowalność na nowotwory, jest zachowalność, ale najniższa, jedna z najniższych w kraju. Jest najwyższa długość życia mężczyzn i kobiet. To są takie, można powiedzieć, przykłady, które świadczą o tym, że rolnictwo podkarpackie, bo jest rozdrobnione, mimo że to jest, że jest takie, jakie jest, nie doinwestowane, ale jest rolnictwem, które produkuje często metodami naturalnymi, albo zbliżonych do metod naturalnych, bez tak zwanej intensywnej uprawy, która zawsze się wiąże z dużym
dużymi nakładami na nawożenie, dużymi nakładami na środki ochrony roślin i to się wszystko przekłada później, widać jak na dłoni, że takie gospodarowanie, takie podejście do rolnictwa ma sens, jest potrzebne i stąd jesteśmy tutaj w takich spotkaniach z wójtem Głazem Gminy Duszów Narodowych, który też gospodaruje na swoim gospodarstwie, też jest osadzone w realiach wsi podkarpackiej, gdzie zmaga się z problemami, które dotyczy poszczególnych rodzin rolniczych. I to są niezmiernie ciekawe zagadnienia i problemy, przed którymi stoimy i chcemy rozwiązywać. Na temat wsi polskiej, na temat problemów wsi zostało wiem już powiedziane. Diagnozujemy problemy, myślę, że dobrze i trafnie i celnie. Mówimy o tym, że zbyt duża konkurencja zewnętrzna, że Unia Europejska wprowadza pewne ograniczenia, że jesteśmy dla Unii Europejskiej, rolników Unii Europejskiej, szczególnie Starej 15, konkurencją dosyć dużą. Już produkujemy, jak już mówiłem, w skali kraju również w miarę dobrą żywność i to powoduje to, że niewiele, że są takie siły czy działania, które jakby chciały przeszkodzić temu dobremu rolnictwu, które w Polsce się rozwinęło, które w Polsce trwa. Z drugiej strony mamy do czynienia z taką sytuacją, która jest, jeżeli chodzi o rolnictwo, niezrozumiała, gdyż maksymalizacja zysku z jednostki produktu czy powierzchni nawet gruntów rolnych powoduje to, że zatracamy poczucie dbałości o jakość, o etykę, jeżeli chodzi o produkcję żywności i to powoduje wszystko, że płacimy mało rolnikowi, że ta jakość produktu rolniczego jest słaba, że często te produkty rolnicze czy przetworzone są sprowadzane za granicę, jak choćby kultusze wieprzowe, wołowe czy inne produkty rolne. To wszystko składa się na to, że również sytuacja na wsi nie jest za dobra, że te działania, które podejmuje rząd, które podejmujemy my wszyscy w Komisji Rolnictwa czy nawet Komisji Środowiska, przyczyniają się do tego, że mimo to, że obserwujemy pewne działania jakby hamujące negatywne zjawiska na wsi, to jednak one są nie zawsze, ciągle jeszcze nie zawsze wystarczające i nie zawsze są takie, które przyczyniłyby się do stabilizacji produkcji rolnej. Obserwowałem również zachowanie i sytuację, która ma miejsce poza granicami naszego kraju. I widzimy, że w tej Unii Europejskiej miałby być inaczej traktowani, jakby bardziej mieli większą taryfę ulgową co do produkcji, co do jakości stosowanych metod i środków w uprawy rolne do rolników polskich. I to jest takie poczucie rodzi niesprawiedliwości, takie poczucie jakby to było krzywdy, że mimo to, że Unia ma dbać o zrównoważony rozwój, o właściwy rozwój w poszczególnych krajach, grup społecznych, to jednak widzimy, że w rolnictwie tak się nie dzieje, że rolnik jest ciągle pokrzywdzony, że tutaj pieniądze wzrastają robotnikowi, że praktycznie rolnik dostaje się minimalną płacę dla pracowników. Natomiast na żywność, na produkcie żywności ciągle brak tej stabilności w postaci choćby nawet minimalnych stawek za produkty rolne. Ciągle tego brakuje, ciągle tego nie ma. Nie ma. Rządu jest to trudne do osiągnięcia z uwagi na to, że tak. Głośno krzyczy
na razie nie zawsze kieruje się rozsądkiem, ale emocjami, to też nie jest dobre. Tam się też funkcjonuje taka opinia, że ta krowa, która właśnie do ręczy mało mleka daje. Często tak widzimy, że ci, którzy często wypowiadają wspaniałe, może powiedzieć głośne słowa obrońców strony chłopskiej, no nie zawsze rozumieją choćby nawet problemy wsi rolnictwa. Dlatego należy też pościągnąć do pewnych rzeczy się umiejętnie podnosić i podchodzić do spraw ze zrozumieniem i starać się analizować tak życie gospodarcze i publiczne, aby pomóc rozwiązać problem, który jest bardzo istotny, ważny, jak na początku powiedziałem, w tej gałęzi gospodarczej, jaką jest rolnictwo. Pan sam to rzeczywiście obywatel, z pasa na to jeszcze jest Kościkowski. Bardzo dziękuję ojcze za zaproszenie, że możemy dzisiaj tu być na antenie i porozmawiać oczywiście o tych trudnych problemach, sytuacji, jakie jest wsi, ewentualnym takim rozważaniu szansa na porozumienia rolnicze. Głównie temat wywołany jest przez ministra rolnictwa, który próbuje jakby nas jednoczyć, próbuje te organizacje zbierać, żeby współdziałały i próbował nas zebrać już, można powiedzieć, na jesiennym spotkaniu w Poznaniu. Teraz zaprosił oczywiście na takie spotkanie porozumienia rolników w Warszawie 20. Ten dzień zbiegł się akurat z historią naszą, można powiedzieć, rodzinnej solidarności, czyli tak pan z porozumieniami wszystkimi, nawet nikt nie patrzył na to, ale zbieżnie tak. Proszę Państwa, wiocha dzisiaj, wiocha. Dzisiaj, proszę Państwa, na temat wiochy. Mam nadzieję na to, że powstanie jedna silna organizacja rolnicza, RI Solidarność, która będzie miała możliwość funkcjonowania w systemie antykomunistycznym, bo pamiętajmy, że to był 81 rok, kiedy Solidarność Pracownicza powstała jeszcze w 80 roku, a rolnikom nie pozwalano się zorganizować. I udało nam się wtedy trzy organizacje rolnicze, Rolnicza Solidarna Miejska, Chłopska, mówiliśmy wtedy o Solidarność Rolników Gabriela Janowskiego i ona potrafiła się zjednoczyć, ten ruch taki, który był trzech nurtów, można powiedzieć, Solidarności, jeden ruch. I zdawało nam się, że... Czyli wiocha.